Witam, Bogdan Wasztel w podcaście Opowiedz im o Auschwitz na kanale Stowarzyszenia Auschwitz-Memento. Dzisiaj odcinek 17 pod tytułem W oczach miał śmierć. Będzie to opowieść o Józefie Szajnie, numer obozowy 18729. Człowieku niepospolitym, absolutnie wybitnym, jednym z największych polskich artystów XX wieku, a pewnie też nie tylko XX wieku który zdobył i słusznie międzynarodowe uznanie i to taką autentyczną popularność ale też szacunek no, rzeczywiście był światowej sławy artystą kiedy we wrześniu 1939 roku Niemcy napadają na Polskę Szajna ma 17 lat i jest tuż przed maturą Wraz z kolegami z gimnazjum z Rzeszowa zostaje zmobilizowany i w ramach przysposobienia wojskowego strzeże mostów oraz dworców kolejowych przed dywersantami. Zaczyna się niemiecka okupacja. Szajna szybko wciąga się w pracę konspiracyjną, nosi pseudonim EZJ-25 i działa w związku walki zbrojnej, który z czasem przekształci się w Armię Krajową. Jesienią 1940 roku w zakładzie, w którym pracuje, niszczy cenne dla niemieckiej produkcji części, wynosi plany techniczne i rysunki. E, szarżuje, nie liczy się z konsekwencjami, mm, charakteryzuje się brawurową odwagą. Przez wiele miesięcy mu się udaje, ale tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1940 roku. Wraz z innymi pracownikami dostaje wezwanie na Gestapo. Oficer w czarnym mundurze wrzeszczy, że wszystkich ich rozstrzela, jeśli sabotaż nie ustanie i każe im wrócić do pracy. Dowódca ze Związku Walki Zbrojnej tłumaczy wtedy szajnie powagę sytuacji. Mówi, że musi zniknąć, bo zabiją go i, co gorsza, niewinnych niczego pracowników. Szajna nie ma się gdzie ukryć, bo organizacja nie posiada jeszcze tajnych melin, nie ma pieniędzy, ani fałszywych dokumentów, w tym czasie szybko dorośleje i już rozumie, że jego sabotaże narażają innych na niebezpieczeństwo. W styczniu 1941 roku razem z kolegą wysiedlonym z Poznańskiego chce przedostać się na Węgry, a potem do Francji. Po dwóch tygodniach wędrówki zatrzymuje ich słowacki patrol. Skuci łańcuchami zapiętymi na kłódkę, trafiają do aresztu, a później do tarnowskiego więzienia. Nie dostają paczek, bo rodziny nie wiedzą o ich losie. Za całodzienne wyżywienie mus musi wystarczyć im pajtka chleba i miska zupy wodzianki. W więzieniu panoszą się pluskwy i wszy, bo kąpiel raz na dwa tygodnie, a w niewielkiej celi 20 podobnych do nich więźniów. I jeden sedes, z którego rękami czerpią wodę do picia. W niespełna dwa miesiące szajna traci na wadze 32 kg i zostaje mu już ich tylko 46. To takie życie nie życie, letarg. Całymi dniami siedzą na podłodze oparci o ściany, by nie tracić sił. Pod koniec lipca 1941 roku Niemcy kompletują mały transport złożony z 60 więźniów, wśród których znajduje się Józef Szajna. Pędzą ich na dworzec, ładują do bydlęcych wagonów, pociąg rusza, by w godzinach popołudniowych gdzieś się zatrzymać. Z hałasem rozsuwają się drzwi wagonu, oślepiające słońce wpada do wnętrza, a wraz z nim wrzaskliwe rozkazy – wysiadać szybko, natychmiast. Wyrzuceni z wagonów stoją zdez zdezorientowani na jakimś placu otoczonym drutami kolczastymi. Rzucają się na nich esesmani i kapowie, biją pałami gdzie popadnie, kopią bez litości, psy ujadają, szarpią nogawki, próbując dorwać się do nóg. Normalne powitanie w Auschwitz. Pobitych ustawia się w szeregi i gna w stronę obozu, biegiem. Na plecach opieszałych lądują kolby karabinów, ciężkie buty trafiają w pośladki, Przy, psy rzucają się do nóg, a upadającym do gardeł. Tuż za bramą z napisem Arbeit macht frei, esesmani zarządzają postój. Więźniowie muszą stanąć twarzą do ściany i nie mogą się odwracać. Za ich plecami orkiestra obozowa gra rytmiczne marsze. Tysiące nóg obutych w drewniane odaki wystukują rytm. To kolumny więźniów wracają po pracy do obozu. Szajna zerka ukradkiem. Na zawsze zapamięta te obrazy. Idą w milczeniu. Jak na patykach sterczą ich chude czaszki, nikt się nie rozgląda, niczego nie widzą, martwo patrzą pod nogi. Na końcu każdej z kolumn współtowarzysze niedoli niosą tych, co nie dotrwali i padli. Czterech przygarbionych niesie piątego martwego. Rejestracja przebiega sprawnie. Oddają cywilne rzeczy, dostają obozowe. Komplet bielizny, spodnie, bluzę, czapkę, drewniaki. Szajna zauważa po latach. Czapkę dostajemy po to, aby ją zdejmować przed panami naszego życia, SS-manami. Buty po to, aby kaleczyły nam nogi, a spodnie, żeby z nas spadały. Zapamiętał także, że zapach jedzenia zawsze mieszał się ze smrodem biegunki. Blok 10 Kwarantanna. Szajna nazywa się już numer 18729, waży 43 kg i choruje na biegunkę. Wraz z nowymi, tak zwanymi, cugangami i karną kompanią, trafia do najgorszej pracy w komandzie Neubau. Rozbudowują obóz, stawiają bloki 15, 16 i 17. ss zwany Perełką, znany jest ze swych sadystycznych zapędów. Niemieccy kapowie prześcigają się w katowaniu, jakby sama praca nie była wystarczającą wykańczalnią. Biegiem, biegiem, biegiem. Staczkami z, z cementem biegniesz po wąskich deskach w dół albo mozolisz się na piętro. Biegasz z workami cementu, które ważą więcej niż ty, z cegłami. Około południa Szajna zauważa pierwszych zabitych więźniów. Mają połamane nogi i przerąbane łopatami kręgosłupy. Ale on jeszcze żyje. Biega z taczkami w górę i w dół, biega z workami z cementem. Drewniaki obdzierają nogi ze skóry. Z każdym dniem bardziej. Szajna ma nogi opuchnięte do kolan, rany aż parzą. Pomagają mu gimnazjalni koledzy zatrudnieni w obozowym szpitalu, podsyłają trochę gojących maści. Rany trzeba ukrywać przed esesmanami, by nie być skierowanym na śmierć. Trzeba cierpieć i pracować. Mijają tygodnie. Szajna słabnie coraz bardziej. Muzułmanieje. Ma opóźniony refleks, zatraca instynkt samozachowawczy, obojętnieje na wszystko. Jeszcze wie, że nie można się załamać. Ale jak się nie załamać, skoro ma coraz mniej sił i świadomość, że nie przetrwa zimy w tej katorożniczej pracy pod gołym niebem. Uśmiecha się do niego szczęście. Kolega załatwia mu pracę u krawców. Szajna nie umieszyć, nigdy tego nie robił, dużo ryzykuje okłamując kapo. Ale musi mieć pracę pod dachem, by przeżyć. I znów pomagają mu koledzy. Tym razem Józef Stus, numer obozowy 752, więzień z pierwszego transportu, bierze szajnę pod opiekę, uczy przyszywać guziki do mundurów i utrzymuje go pod dachem w cieple przez ponad 3 miesiące. Szajna zwalcza też biegunkę, jedząc spalone drewna z ogniska. Wiosną 1942 roku Szajna zmienia pracę. Komando Rollwagen Ains. Jest małe i całkiem komfortowe. Szajna wraz z czwórką innych więźniów zamienia się w konia pociągowego. Rollwaga to wóz w formie platformy ciągnięty lub pchany przez więźniów. Grupa Szajny przewozi mokrą bieliznę z pralni, która znajduje się poza drutami obozu, do suszarni w bloku pierwszym w obozie. Mają możliwość poruszania się, są młodzi i brawurowo odważni, więc dla wielu stają się niezbędnymi pośrednikami. W pralni pracują polki i słowaczki. W wysuszonej bieliznie dla SS, w rękawach i w nogawkach, przemycają dla więźniarek ciepłą garderobę zorganizowaną po zamordowanych leki, jedzenie, korespondencje między rodzinami. W listopadzie 1942 roku następuje wsypa. Podczas rewizji w baraku kobiecym SS znajduje przemycane rzeczy. W czasie brutalnego śledztwa prowadzonego przez jednego z największych katów gestapo Bogera, który miał zwyczaj podczas przesłuchania siadać na biurku i kopać więźniów w wiądra, Szajna przyznaje się wyłącznie do przemycania listów miłosnych, których faktycznie nie było. Zostaje umieszczony w celi na bloku śmierci, bloku jedenastym. Po kilku tygodniach okładają go bykowcami i zsyłają do karnej kompanii, którą przeniesiono do Brzezinki, do Birkenau. Karna kompania zawsze dostaje najgorszą pracę. Na terenie Birkenau Szajna pracuje przy kopaniu i oczyszczaniu Kenigsgraben. Ta królewska grobla to zwykły rów biegnący przez obóz, który stojąc w wodzie i błocie trzeba pogłębiać, oczyszczać, umacniać. Praca jest ciężka, wykonywana w fatalnych warunkach, dozorowana przez najbardziej okrutnych kapo i Sesmanów, więc pochłania każdego dnia wiele ofiar. Szajna szybko słabnie. Trawi go gorączka, boli kręgosłup, męczy biegunka, bo więźniowie piją skażoną wodę. W połowie lutego 1942 roku Szajna pada przy pracy na zmarznięte błoto. Nie ma siły się ruszyć. Na szczęście w obozie panuje epidemia tyfusu, więc kapo i SS mani nie odważają się podejść do leżącego. Więźniowie odstawiają Szajnę do obozowego szpitala. Tam wieczorem rozebranych do naga chorych, pędzi się w gorączce z baraku do baraku. Tak wygląda dezynfekcja, która wielu wykańcza. Szajna na kilka tygodni traci świadomość. Po latach, przywołując tamte chwile, zapisze: Nie mamy apetytów, leków ani płynów. Są tylko muchy. Natarczywie łażą po nas i brudnych kocach. Nie mamy dość siły, aby je odgonić. Zaglądają do szklanych oczu, spijają łzy ludzkiej agonii bezkarnie. Połykane na sucho pastylki nie pomagają, a wręcz przeciwnie, szkodzą. Eksperymenty pseudolekarskie w barakach szóstym i siódmym w Birkenau dziesiątkują więźniów. Kiedy już z letargu budzę się, kiedy po tygodniach w gorączce odzyskuję przytomność, widzę jak niewielu nas zostało. Nie zdaję sobie sprawy, że innym przyspieszono umieranie, wywożąc ich do gazu. Żyję dzięki pielęgniarzowi Waldkowi Nowakowskiemu, który ukrył mnie na czas wybiórki w sąsiednim baraku. Z wieśkiem Kielarem robili to wielokrotnie, ratując kolegów. W jakąś niedzielę po południu możemy z wieśkiem i Waldkiem zajrzeć do baraku, kostnicy. Tu panuje okropny zaduch, także porządek. Ciała ludzkie ułożone są w pryzmy. Już zielenieją, czekają na wywóz do pieca. Leżą pomieszani Żydzi, Cyganie, Polacy, Grecy, Czesi, Rosjanie. W kącie, plecami do nas, siedzi pilnujący więzień. Coś pichci na okrągłym żelaznym piecyku. Fetor rozkładających się ciał miesza się z zapachem, z zapachem smażonego tłuszczu. Po miesiącu Szajna wraca do sił, ale wkrótce znów zapada na dur brzuszny. Potem na zapalenie oskrzeli. Bytuje w izbie chorych wśród zmarłych, którzy nie mieli tyle sił, by przeżyć, bo ciała uprząta się co kilka dni, dlatego że Niemcy uznali, że ciężarówka musi być pełna, nie może być pustych przewozów. U nich wszystko było policzone i wszystko było dobrze zorganizowane, praktyczne, do bólu. Potem jeszcze z gorączką, gorączką Szajna wraca do pracy, bo jego miejsce na pryczy potrzebne jest innym chorym. Koledzy z konspiracji załatwiają mu przeniesienie do lżejszej pracy. Jest sprzątaczem w kantynie dla SS-manów. Tam poznaje Edwarda Salwę i więźnia Kiczmanowskiego, doświadczonych więźniów z długim obozowym stażem. Jest lato 1943 roku. Obozowe gestapo spieszy się, by jak najwięcej ludzi wykończyć. Mnożą się egzekucje. Kiczmanowski od dawna myśli o ucieczce. Szajna niepewny swego losu. W każdej chwili mogło się zdarzyć, że gestapo dopisze go do listy skazańców. Również zaczyna o tym myśleć. 17 sierpnia 1943 roku w niedzielę rano ukryli się w piwniczce z węglem połączonej z mieszkaniem SS-mana Hansa. Zamierzali nam przesiedzieć trzy doby do czasu odwołania alarmu po ucieczce. Hans noce spędzał w mieście, więc powinno im się udać. W trzy doby po alarmie współpracujący z nimi robotnik cywilny zatrudniony na terenie obozu, żołnierz Armii Krajowej, Karol Kozak, miał na nich oczekiwać w umówionym miejscu z ubraniami cywilnymi. Niestety tego dnia... Hans został w trybie natychmiastowym przeniesiony do obozu w Nojengamy, więc musieli wyjść z ukrycia już pierwszej nocy. Nie mogąc się przedostać przez gęsto rozstawione posterunki SS-manów, ukryli się w kopkach zboża. Tam rano odnaleźli ich SS-mani. Kiczmanowski, który próbował uciekać, został postrzelony i odstawiono go do szpitala. Szajna z salwą z kolei zostali wystawieni na widok publiczny dla przestrogi. A potem, spętani drutem za łokcie z tyłu i przywiązani do roweru Firera Schillingera, ciągną go do obozu macierzystego na przesłuchanie w gestapo. Zdążą jeszcze ustalić, że to nie była próba ucieczki, a jedynie próba przedostania się popijanemu do obozu kobiecego. Kiczmanowski, którego stan jest poważny, obiecuje wziąć całą winę na siebie. Czekają na przesłuchanie przez gestapo. Obserwują gestapowców w codziennej pracy, jak wlewają wodę do nosa zawieszonym na koźle głową w dół, jak biją wiądra, kopią kobiety w brzuch. Po przesłuchaniu zostają wrzuceni do piwnic bloku śmierci. Każdy do innej celi. Szajna zauważa, że podczas jego pierwszego pobytu w bloku śmierci, prawie rok wcześniej, nie było jeszcze cel stojących. Teraz już są. Pomieszczenie o powierzchni 90 na 90 cm przewidziane jest dla czterech osób. Drzwi mają tylko 80 cm wysokości, więc wchodzi się na kolanach, jakby do pieca krematoryjnego. Okna nie ma. W dzień i w nocy panuje ciemność. Wyobrażacie sobie siebie w takich warunkach? Jak długo byście wytrwali? Szajna nie zdołał wyrzucić z pamięci tego doświadczenia. Po latach wspominał: Stoimy osobno w różnych celach, jakby żywcem pogrzebani. Czy tylko do apelu? Według zwyczaju uciekinierów wiesza się publicznie natychmiast. Niewiele mamy czasu, aby przygotować się na śmierć. Mijają godziny, dnie. Czas stanął w miejscu. Siedzę albo stoję w przestrzeni z jednym meblem, pustą puszką po marmoladzie. Jej pokrywka jest. Jej pokrywką jest miska na zupę, teraz pusta. Zapadam w pierwszy sen od chwili ucieczki. Osuwam się na podłogę. Jest zimna, z cementu, a ja bosy. Tutaj można tylko stać, a nie siedzieć. Drzemie w kucki, bez możliwości wyprostowania nóg. Sztej bunker to świat zamknięty, do którego nie przenikają wiadomości. Istnieje tylko ja. Nie ma dnia, ani nocy. W bezruchu zamarł czas Nogi drętwieją, kolana bolą I odmawiają posłuszeństwa Nie mogę się dźwignąć, aby stanąć Mam oddech krótki W krzyku i bólu przewracam się na plecy Przy pomocy rąk podnoszę nogi do góry Przez chwilę jest milżej Zaczepiając pazurami ochropowate ściany Wstaję i stoję Nareszcie krew krąży normalnie Nikt mnie nie odwiedza Nie myje się A brudu na sobie nie widzę Smrodu nie czuję Oczy mam zamknięte, bo ciążą powieki. Tylko od czasu do czasu otwierają się małe drzwiczki i but wsuwa miskę z zupą. W zamian oddaje pustą. Drzwi zamykają się, nie pada ani jedno słowo i znów zapada ciemność. Jak długo można wytrwać w takich warunkach i się nie załamać, nie postradać zmysłów? Szajna wytrwał dwa tygodnie, sam w ciasnej ciemnicy. Potem przeniesiono go do większej celi, numer 17, w podziemiach bloku śmierci, od strony dziedzińca i ściany straceni. Siedzą po, osie, po osiem osób w jednej celi, śpią na zmianę, by się pomieścić. Nogi, głowa, głowa, nogi. Bez koca, na cemencie, boso. Mimowolnie zostają włączeni w rytm bloku śmierci i odbywających się egzekucji. Żyją jak w przedsionku do wieczności. Rozwałki najczęściej odbywają się we wtorki i piątki. Wtedy atmosfera niepokoju narasta. Kto przetrwa, a kogo wywołają? Oddajmy znów głos Józefowi Szajnie. Wpatrzeni w drzwi, czekamy. Kiedy? Kiedy wreszcie przekręci się klucz i zobaczymy naszych bogów, oprawców i sędziów. Wiadomo, że rytuał zabijania odbywa się w zwolnionym tempie i regularnie przed południem. Wkrótce będziemy i my wyraźnie i wolno wymieniać swoje numery nie patrząc w oczy morderców. Każda wizytacja pomniejsza stan celi. Słychać tu poty bosych stóp pędzonych pod ścianę, potem przygłuszony strzał, jakby ktoś uderzał w puszko, pustą puszką po konserwie, a operację kończy głuchy upadek ciała. Czasem oprawca ucisza jęk drugim strzałem. Okrzyk, jeszcze Polska, urywa się. Innym razem, niech was zaleje polska krew, zakłóca rytuał mordu. Wszystko odbywa się sprawnie. Panowie oficerowie gawędzą półgłosem, palą papierosy, myślą o tym, co będzie podane na obiad w kasynie, i rozchodzą się wymieniając pozdrowieniami. High Hitler. Wśród rozstrzelanych jest mój szkolny kolega Karol Karp. Widzę go za kratą w korytarzu bunkra. Nie mamy okazji zamienić słowa. Został stracony za patriotyzm i walkę do końca. Od naszej ucieczki mijają dwa miesiące. Kiczmanowski jest wśród nas na bloku 11. Nie mam z nim kontaktu. 11 października 1943 roku odbywa się wielka rozwałka wojskowego ruchu oporu z pułkownikiem Dziamą, Mozdorfem i Gilewiczem na czele. Trwa od wczesnych godzin rannych. Zabite są dechami okna bloku dziesiątego, w którym przebywają kobiety. SS chce zachować tajemnicę. Głośno otwierają się drzwi naszej celi. Na wprost, w głębi korytarza widzimy naszych bogów: Schwarza, Grabnera, Bogera i innych z gestapo. Starszy celi, a jest nim niemiec, melduje stan i wymienia swój numer. Słyszy Bleiben. Zostaje i przechodzi. Na przeciwną stronę. Ktoś umiera, inny żyje. Z korytarza padają słowa decyzje: wyjść albo zostać. Wyjście oznacza kule w łeb. Wyszło trzech, żaden nie wróci. Podaje własny numer głośno i wyraźnie: mówię 18729. Sekretarz Biura Politycznego, SS-man, odczytuje z zeszytu: próba ucieczki. Sekunda ciszy trwa długo. Słyszę: wyjść. Tego się spodziewałem i bałem. Nogi prowadzą same. Nie czuję ciężaru ciała, coś mnie wiedzie i niesie bez mojej woli. W jednej chwili opadł ręk. Przede mną są jeszcze schody. Wiem, że w łaźni zostawię bluzę i spodnie, bo umiera się nago. Wtem zostaje zatrzymany. Nie opieram się. Ruchem ręki wskazano mi powrót do celi. Nie rozumiem tej decyzji. Szwarc i grabner poszli dalej i już mnie nie widzą. Referent podoficer dylewski zmienia wyrok, bo sprawa jeszcze nie jest zamknięta. Domyślam się tego po wejściu do celi. Odroczenie nie jest wybawieniem, ledwie dodaje otuchy. Zatrzaśnięto drzwi. W celi zostało nas niewielu. Zwijam się w kłębek, siadam w kącie, zamykam oczy. Opada strach i napięcie. Każde wyjście więźnia pod ścianę śmierci słyszę jak własne. Nie mogę pojąć, dlaczego jest, jeszcze jestem i żyję. Czuję się jak po reanimacji. Przeżyłem własną śmierć, nie wiedząc po co. Minęło po, południe, po egzekucji zostaje wyprowadzony do kancelarii bloku 11. Po drodze mam okazję rzucić okiem na podwórko. Leży tam przerażający zwał nagi, nagich ciał członków tajnej konspiracji. Teraz są ponad wszystkim. Piękni bohaterowie nie żyją. Masakry tej nie mogę wymazać z pamięci. Duszę się wspomnieniem, bo żyję. Nam trzem zmieniono karę śmierci na dożywocie w karnej kompanii. Jesteśmy skazani na życie, oznakowani czerwonym punktem jako więźniowie szczególnie niebezpieczni i literą i literami IL, co oznacza pracę wyłącznie wewnątrz obozu. I to nas na razie ratuje. Dowiaduje się, że fałszywe zeznania Kiczmanowskiego miały także wpływ na złagodzenie wyroku. Wywołany przede mną z celi przedstawił się Grabnerowi jako Niemiec. Mówiąc płynnie po niemiecku i urodzony w Niemczech, jako dowód pokazał lewe przedramię, na którym nie było tatuowanego numeru, co było przywilejem Niemców. Przeciwstawia się wyrokowi śmierci tym, że może być przydatny na froncie jako żołnierz. Zaskoczony tym zeznaniem, lager firmy obozu i szef egzekucji, kapitan S.S. Schwarz, strofuje referenta Dylewskiego za niepełne przedstawienie sprawy i cofa wyrok skazujący. Decyzja ta obejmie także mnie i salwę. Dowiaduje się o tym długo później od Kiczmanowskiego. Czy Edek powiedział mi wszystko? Pozostaje nadal w bloku 11. Mieszkamy już teraz wyżej, bo w celach na pierwszym piętrze, a nie w bunkrach. Więźniowie, którym kary śmierci zamieniono na dożywocie, a jest nas więcej, są izolowani od reszty obozu. Wszyscy oczekujemy karnego transportu do Flosenburga albo kamieniołomów w guzen. Stanowimy grupę zakładników w przypadku karnych incydentów w obozie. Rany i kłamstwa Kiczmanowskiego ratują albo przedłużają tylko nasze życie. Mimo zmiany komendanta obozu narasta niepokój. Więźniowie ryzykują, coraz częściej są ucieczki. W warunkach stałego zagrożenia i przeciekających informacji, i z przeciekających informacji wynika, że trzeba stąd pryskać jak najszybciej. Najlepszą okazją wydają się być transporty do innych obozów. Na razie pracujemy w baraku nowej pralni przy wyładowaniu, praniu i odszawianiu ubrań po zagazowanych Żydach. Nasza trójka czerwonych punktów, mimo przebytych tarapatów na bloku śmierci, UKAP u kapu nie wzbudza szacunku. Jesteśmy w tym komandzie najstarsi numerami. Czekamy powrotu do sił. Chcemy pracować. W Buchenwaldzie, bo tam w końcu udaje mu się dostać, Szajna dostaje numer 41608. Jest sam. Czuje się zagubiony. W kamieniołomach nosi kamienie. Na mrozie, bez rękawic, o głodzie. Nabawia się zapalenia stawów barkowych, ale w obozie nikogo to nie obchodzi. Takich jak on jest wielu. Z czasem trafia do lepszej pracy w fabryce Union Werke pod Magdeburgiem. To zakłady zbrojeniowe, a obóz mieści się przy halach fabrycznych. Nasilają się alianckie bombardowania. Każdy nalot budzi radość więźniów. Choć Stłoczeni w umywalniach pod halami fabrycznymi mogą stać się przypadkowymi ofiarami. Wiosną 1945 roku, w oczekiwaniu na wolność, Szajna zapada na gruźlicę. Kilka dni leży w szpitalu obozowym bez lekarstw, po czym z gorączką wypisują go do pracy. Po kilku tygodniach wraca do szpitala w jeszcze gorszym stanie. 11 kwietnia 1945 roku. Naloty ustały. Niedaleko słychać artylerię. Esesmani nawołują do ewakuacji, ale więźniowie się buntują i odmawiają wyjścia poza druty. Esesmani jednak nie strzelają. Po otrzymaniu posiłków uformowali kolumnę i wypędzili więźniów na drogę. Pędzą ich gdzieś na południe. Kto słabszy zostaje przy drodze na zawsze. Nie ma czasu ani sił na grzebanie zmarłych. Tłok zamieszanie przy moście kolejowym na łabie. Więźniowie boją się go przekroczyć, jednak zostają do tego zmuszeni. Kiedy są w połowie mostu, wybucha panika, bo ktoś rozpuszcza plotkę, że Niemcy teraz wysadzą most. Więźniowie rzucają się biegiem do brzegów, tratując się wzajemnie. Szajna upada. Przebiegają po nim dziesiątki innych. Podrywa się i biegnie. Ktoś go potrąca, i Szajna stacza się z nasypów wprost do niemieckiego okopu. Niemiecka załoga jest bardziej zaskoczona od niego. Po grzbietach żołnierzy udaje mu się wydostać z okopu i uciec w noc. Setki podobnych do niego szukają ratunku i bezpiecznego schronu w tym fatalnym miejscu na linii frontu między wojskiem amerykańskim i niemieckim. Wolność jest blisko, ale trzeba przetrwać noc. Przeczekuje w stogu słomy, aż się rozjaśni. Trwają walki o pobliską wioskę. Niemcy, szturmując i wycofując się, przebiegają obok stogu szajny. Artyleria rozrywa pole dookoła. Walki trwają trzy dni i noce. W ich środku przerażony więzień w stogu siana, modlący się o to, by nie polec teraz na progu wolności. Gdy walki wygasają, Szajna spotyka innego więźnia, który przetrwał w pobliżu. Oddajmy głos bohaterowi tej opowieści. Czwartego dnia bez kropli wody jesteśmy obojętni na losy wojny. Chcemy dobra, dobrnąć do wioski, ale brak nam siły. Leżymy tempo wpatrzeni w niebo, nie wiedząc, że już od dwóch dni wieś jest wolna i tam są Amerykanie. Dzieli nas od nich nie więcej niż 500 metrów co za ilonia, ironia losu. Samo południe 15 kwietnia świeci białymi gwiazdami aliantów. Wolność przejeżdża obok nas czołgami i jeepami. Aby ją powitać, zdejmujemy koszulę i do pasa rozebrani powiewamy szmatami nad głową. Nie są białe jak chorągwie, ale oznaczać yy, winne nasze poddanie się. Wspierając się wzajemnie, wleczemy się do wioski. Ostatnie kilkaset metrów odbywamy pozrytym pociskami polu. Aż dziw, że żywi nie zabici. Wśród zamkniętych domów i przymkniętych okiennic czujemy się. Niepewnie, jakby w pułapce. Nikt nas nie wita, a wyzwolicielom jesteśmy obojętni. Żują gumę, palą papierosy, kokietują uśmiechnięte dziewczyny, jakby nas nie było. Bez rewizji i pytań dostajemy się do środka wsi. Wśród zabudowań widzimy rodaków z literką P na bluzach. Są odświętnie ubrani w czarne kamizelki. Od kilku dni nie wychodzą w pole. Tam jest niebezpiecznie. Podają nam kromki chleba i mleko ze świata obozowego, ostrzyżonych, wychudłych i brudnych, nie wita się z radością. Jesteśmy obcy, jeszcze pełni strachu i nieufni. Pierwsza noc tak zwanej wolności mija bez snów, na słomie w szopie. Wojna trwa nadal, słychać strzały, a my, strojni w pasiaki, czujemy się nadal zagrożeni i niepewni jutra. Daleko od domu a blisko frontu oczekujemy akceptacji na daremno. Wśród kolegów z obozu czujemy się dobrze. Przebrani za cywilów wyglądamy śmiesznie. Coś jest na nas za krótkie, a zarazem za szerokie. Nic na miarę. Ubrany w cudze ciuchy bawię innych swym wyglądem. Za duże kalesony, a za małe koszule. Jest w nas coś z czeplina. Nowe życie cywila rozpoczynam w baraku dla uchodźców. Śpimy po kilku w jednej izbie. Karmieni z kotła zbiorowego żywienia, oczekujemy na możliwość opuszczenia Niemiec. Przedtem jednak muszę zrobić maturę. Uczę się niechętnie, jestem rozkojarzony. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w polskim liceum w Maczkowie wracam latem 1947 roku do kraju. Rodzice nie żyją, dom w Rzeszowie nie istnieje. Rozpoczynam studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, mieszkając kątemu kolegów z obozu. Jestem sam wśród obcych. Powoli asystuję, asymiluję się w nowych warunkach. Pomaga mi w tym rozsypane po Polsce rodzeństwo. W listopadzie jestem świadkiem procesu 40 zbrodniarzy wojennych załogi Auschwitz-Birkenau. Są wśród nich drugi komendant obozu Liebe Henschel, Lagerführer Aumeyer, Szef politycznego oddziału Grabner i wielu innych panów życia i śmierci milionów ludzi. Sądzone są także sesmanki z obozu kobiecego. Padają wyroki śmierci i łagodniejsze. Czy sprawiedliwości staje się zadość? Tylko w małej części. Józefa Szajnę poznałem pod koniec lat 90. i połączyła nas chęć realizacji. Wielkiej idei, jaką w sobie nosił. Niestety świat niespecjalnie rozumie wielkie idee i nie bardzo się chce w nie włączyć w ich realizację. Szajna nosił w sobie ideę przejścia od tego świata, który przeżył e, świata zła, piekła do świata dobra, życia, normalności. I wymyślił, że między obozami Auschwitz i Birkenau chciałby wznieść kopiec pamięci. To miało być dzieło realizowane przez miliony odwiedzających miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau, którzy gestem dobrej woli mieliby zrzucać na pryzmę kamienie, a z tych kamieni miał wyrosnąć wiele. Inżynieryjnie to się nie spajało, w związku z tym uznaliśmy, że trzeba przygotować platformę. Taki wstępny kopiec, po którym będą się wspinać pielgrzymi, wynoszący każdy swój kamień. A kopiec ten będzie wieńczyła rzeźba szajny pod tytułem Przejście. Była to kawałek ściany z, z wyciętym wizerunkiem człowieka jako lekko uchylonymi drzwiami. I te drzwi były symbolicznym przejściem od świata zła, którym była Auschwitz, do świata dobra, który miał ludzi połączyć w, tej, w realizacji tej pięknej idei wznoszenia kopca pamięci naprzeciw jakimkolwiek podziałom. Niestety za życia Józefa Szajny udało się jedynie wmurować kamień węgielny pod ten kopiec, i ten kamień od y, prawie 20 lat stoi niewzruszony. A idea wygasła, bo samorządowcy politycy nie rozumieli tego wielkiego zamiaru. Miał jeszcze drugą ideę, bo bardzo zazdrościł swojemu obozowemu koledze, o, których wam o którym wam opowiadałem w pierwszym odcinku, Marianowi Kołodziejowi, który w harmenżach pod Oświęcimiem ma wielką wystawę, którą sam przygotował i do której odwiedzenia zawsze was zachęcam. Szajna chciał w. Dawnej kuchni SS, umiejscowionej w pobliżu obozu, wyjątkowym budynku drewnianym, ogromnym, mieszczącym tysiące ludzi, który też pełnił w czasie wojny funkcje kulturalne, bo tam się odbywały spektakle, występy. Chciał w tej kuchni urządzić swoją galerię i gotów był podarować swoje dzieła. Wiedział doskonale, że z biegiem czasu Auschwitz potrzebuje takiej nadbudowy artystycznej, potrzebuje przetrawienia tego przez sztukę, przeniesienia tej prawdy Auschwitz w sztukę. I wiedział również, że w tym wyjątkowym miejscu chcieliby się wystawiać i pokazywać swoje dzieła najwięksi artyści z całego świata. On o tym wiedział, my o tym wiedzieliśmy, ale nie wiedzieli o tym samorządowcy i politycy. I ten pomysł również nie został zrealizowany. Józef Szajna zmarł w 2008 roku, 20 czerwca, i jest pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Jeśli zainteresowała Was ta historia, subskrybujcie nasz kanał. Jeśli wracacie tu po raz który, zróbcie to koniecznie, będzie Wam łatwiej, będzie Wam przypominało o nowych odcinkach. Polubcie, udostępnijcie, skomentujcie, bądźcie aktywni, bo od waszej aktywności zależy to, jak ten kanał będzie się rozwijał. Nie chcemy opowiadać o tych ważnych historiach garstce słuchaczy. Chcemy z nimi dotrzeć do jak największych rzeczy. Pomóżcie nam. Do usłyszenia.